imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W tą piątą niedzielę Wielkiego Postu gromadzimy się wirtualnie, łącząc się z całą naszą parafią, naszymi wiernymi w mszy świętej, którą chcemy celebrować w przygotowaniu do świąt wielkanocnych. Podczas tej mszy świętej chcemy modlić się we wszystkich intencjach tego weekendu. Witając was w tej wspólnocie wirtualnej, stańmy przed Bogiem w prawdzie i prośmy o miłosierdzie i przebaczenie. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus wasz mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego was ducha. Oto Słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria siedziała zaś w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Tyś jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu i rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. W wyjątkowy sposób gromadzimy się dzisiaj w tą 5. niedzielę Wielkiego Postu w kościele, choć daleko od kościoła ze względu na koronawirus. Chcemy być razem, trwając w przygotowaniu do świąt wielkanocnych. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus jako Bóg wkracza ze swoją nadprzyrodzoną mocą w ludzki świat, aby przywrócić do życia swojego przyjaciela Łazarza. Celowo opóźnia się z przybyciem do Betanii i dopuszcza do tego, że Łazarz umiera. Zgromadzeni wokół Marii, Marty, Żydzi żywią nawet żal do Jezusa, że na to pozwolił. Tymczasem Jezus jest Bogiem i widzi On więcej i dalej niż my. Jezus patrzy na rzeczywistość tak, jak ktoś patrzy ze szczytu góry. Całościowo widzi naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I On pomaga nam tak, jak tego wymaga sytuacja, w której znajdujemy się i w najbardziej odpowiednim dla nas czasie. Jak widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii,
Jezus spieszy na ratunek Łazarzowi, któremu nikt nie potrafi pomóc i który sam sobie już nie może pomóc, bo jest martwy. My często nie dostrzegamy działania Jezusa w naszym życiu, bo jesteśmy skupieni na sobie, na naszym bólu. Dlatego czasami bywa tak, że Jezus dla naszego większego dobra czasami pozwala nam umrzeć, tak jak to pozwolił Łazarzowi. Pozwala nam doświadczyć cierpienia, a czasem nawet zasmakować naszej biedy, w jaką wpędziły nas nasze błędy i złe postępowanie. I dopiero w takim położeniu On może zacząć działać bez żadnych przeszkód z naszej strony. W takich trudnych momentach życia Jezus jest najbliżej nas. Lituje się nad nami, współczuje nam, nawet wzrusza się głęboko, widząc naszą biedę, a nawet płacze, tak jak płacze przy grobie Łazarza. Wtedy dopiero On zaczyna działać z pełną mocą, aby tak jak Łazarza wskrzesić nas do nowego życia. Niech nasze trudności i wszelkie przeciwności, które atakują nas codziennie, nie przysłonią nam wielkiej mocy Jezusa, który najpełniej wyraził swoją siłę w zmartwychwstaniu, w które wierzymy. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Święty, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który jest Ojcem i Synem wspólnie wielbienie i chwały, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który jest dawcą wszelkiego dobra i błogosławieństwa, skierujmy w naszym nasze pokorne błagania i prośby. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, wszystkich intencjach tego weekendu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych dobroczyńców. Niech Bóg wynagrodzi mi hojność. Ciebie prosimy. Aby Kościół Święty głosił zwycięstwo życia nad śmiercią. Ciebie prosimy. Aby chrześcijanie żyli nie według ciała, ale według ducha. Ciebie prosimy. Aby czyniący zło umarli dla grzechu, a żyli dla Boga. Ciebie prosimy, aby opłakujący śmierć swoich bliskich bardziej przylgnęli do tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Ciebie prosimy, aby wszyscy wierni zmarli dostąpili zmartwychwstania na życie wieczne. Ciebie prosimy, abyśmy dobrym życiem mogli zasłużyć sobie
na udział w radościach nieba. Ciebie prosimy. I za wszystkie ofiary wirusa korona i tych, którzy pracują dla tych, którzy cierpią z powodu tej choroby, aby mogli wrócić do zdrowia. Ci, którzy dbają o ich zdrowie, niech nie braknie im sił i cierpliwości. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na nas zebranych w Twoje imię i wysłuchaj nasze pokorne prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bóg zapłać za Wasze niedzielne ofiary na utrzymanie naszego Kościoła. Można je składać na naszej stronie internetowej, korzystając ze specjalnej aplikacji Gift Central, albo drogą pocztową, albo wrzucając do skrzynki pocztowej przy naszej kancelarii. Bóg zapłać. Módlcie się moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tą ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością śpiewając. Ty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego klęczymy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętymi Cyrylem i Metodem, patronami naszej parafii, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowienie duszy. Thank you.
prawość. Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać wszystkim za wirtualne uczestnictwo w tej mszy świętej w tą piątą niedzielę Wielkiego Postu. Bóg zapłać Pani Teresie i Panu Markowi, Pani Mirce za oprawę tej mszy świętej, posługę jako lektorzy i pani organistka. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam kolejne weekendy, kolejne msze święte, Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień będziemy nagrywać. Również rozważania Drogi Krzyżowej prowadzone w naszym kościele są dostępne na stronie internetowej dla naszej prywatnej pobożności. Wykorzystajmy te ostatnie dni Wielkiego Postu jak najlepiej, przygotowując się do Wielkanocy. Miłej niedzieli i dobrego tygodnia. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.